Brny, czyli granica polsko-białoruska. Tam dzisiaj z wizytacją były premier Mateusz Morawiecki, który na konferencji prasowej mówił o kilku ważnych kwestiach dotyczących naszego bezpieczeństwa. Mówił między innymi o Zaporze, zadając pytanie, czy Polacy pamiętają jeszcze słowa Donalda Tuska a propos tej Zapory. Te słowa, w których Donald Tusk sugerował, że ta Zapora nigdy nie powstanie później. Ludzie Donalda Tuska, posłowie Platformy sugerowali, że jest nieszczelna i tak dalej, i tak dalej. Państwo wszystko pamiętacie, na miejscu jest nasza dziennikarka Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska i będzie rozmawiać z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Przenosimy się na miejsce. Oddaję Ci głos, Agnieszko. Jesteśmy dzisiaj w Usnarzu Górnym, w miejscu, w którym zaczęła się, można powiedzieć, wojna hybrydowa. Białorusi na Polskę, a ze mną jest pan premier Morawiecki. Panie premierze, co by się stało, gdyby jednak nie pojawiła się szybko pomoc Wojska Polskiego, nie umocniona zostałaby granica w postaci najpierw tych zasieków? Zadziałaliśmy błyskawicznie. Najpierw zasieki, potem budowa muru, który miał nie powstać w 3 lata, jak mówił dzisiejszy premier, a jednocześnie też przesunęliśmy tutaj jednostki wojskowe, żeby uszczelniły granice. To dzięki temu ten atak hybrydowy Łukaszenki i Putina nie stał się faktem. Polska nie została ośmieszona. Mogliśmy realizować naszą politykę bezpieczeństwa. Dzisiaj nasi następcy posługują się różnymi sztuczkami retorycznymi, rozpuszczają zasłonę dymną, bo chcą przysłonić tym swoją nieudolność i kto wie, jakie rzeczywiste intencje. Tusk znowu jest w roli takiego usłużnego, no, można rzec, lokaja wobec tych możnych w Unii Europejskiej. Tymczasem trzeba realizować wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem bez oglądania się na Brukselę. Panie premierze, tutaj w Usnarzu Górnym właśnie Białorusini zorganizowali, ja to tak nazywam, taki teatrzyk. Naściągali właśnie najpierw takich cudzoziemców, którzy okazali się później przebywającymi długo w Rosji. No i w to miejsce, tutaj do tego Usnarza Górnego szybko zaczęli przyjeżdżać dziennikarze, celebryci, no i oczywiście politycy ówczesnej opozycji. Dlaczego oni to robili? Czy oni nie chcieli słuchać, że to jest ustawka, że to jest właśnie wojna hybrydowa, kiedy lokalni mieszkańcy mówili, że czujemy się zagrożeni? Nie docierało to? Nie dało się przetłumaczyć? No tak, rzeczywiście wystarczy przypomnieć posła Sterczewskiego z reklamówką, posła Szczerbę Jońskiego z jakimiś kartonikami, czy film Granica. To tak naprawdę, żeby szczerze odpowiedzieć na to pytanie, można powiedzieć jedno z dwóch w takich przypadkach. Albo pożyteczni idioci, albo agenci. Niech sobie wszyscy w swoim sumieniu odpowiedzą, kto w jaki sposób postrzegał tamtą sytuację. Ja uważam, że było to skrajnie nieodpowiedzialne, bo nie tylko kompromitowało siebie. Oni w ten sposób próbowali ośmieszyć państwo polskie, zadrwić sobie z państwa polskiego, ale nie pozwoliliśmy wtedy na to. Zapora powstała, jest ona dzisiaj szczelna. Rozmawiałem tutaj z przedstawicielami Straży Granicznej, z mieszkańcami. Wiem, że to, co zrobiliśmy, jest realną zaporą przed hybrydowym atakiem Łukaszenki. No właśnie, tutaj podchodzili też mieszkańcy, dziękowali za okazaną pomoc, za bezpieczeństwo, bo dzięki temu czują się bezpiecznie. Ale pan dzisiaj też mówił o jeszcze większym wzmocnieniu naszej granicy. Czy mógłby pan tak obrazowo wytłumaczyć, na czym to wzmocnienie miałoby polegać? Bo powiem szczerze, że jak ja słuchałam, trochę mnie to tak zmroziło, ale być może nie ma innego wyjścia. Wystarczy popatrzeć na dzisiejszą linię frontu na Ukrainie, czyli tam, gdzie Ukraińcy rok temu próbowali zaatakować i przełamać, ale niestety im się nie udało. Dlaczego się nie udało? Dlatego, że Rosjanie zbudowali bardzo mocne umocnienia, zasieki, różnego rodzaju zapory żelbetonowe i pola minowe, które w skuteczny sposób uniemożliwiały szybki atak pancernych zagonów, jeśli mogę użyć takiej frazy, ukraińskich w głąb okupowanego przez Rosjan terytorium. I czerpiąc z takich doświadczeń, warto pójść po rozum do głowy i pracować nad realnym umocnieniem tej granicy. Wypowiedzenie traktatu ottawskiego jest traktatu, który mówi właśnie o tym, że nie wolno posługiwać się minami.
w takich celach oczywiście, bo tylko to mam na myśli, jest takim realnym umocnieniem działań, czego najlepszym dowodem jest właśnie sytuacja na froncie wschodnim, na froncie ukraińskim. Stąd też nasze intencje są rzeczywiste, uczciwe, rzetelne, szczere i w ślad za naszymi słowami zawsze szły pieniądze, zawsze szły środki. To, co do tej pory zostało zadeklarowane, to jest daleko za mało, ale oczywiście popieramy każdy, nawet mały krok, który zmierza w kierunku umocnienia polskiej granicy. Pan dzisiaj tutaj był ze starostą sokólskim, panem Piotrem Rećko. Rozumiem, że ta propozycja została już niejako skonsultowana z gospodarzem tego terenu. Jak on się do tego odnosi? Nie, nie rozmawiałem o tym z panem starostą. To wszystko oczywiście jest część wielkiego procesu konsultacji społecznych, ale wiem z doświadczeń w innych miejscach, że także i kwestie związane z zgodą społeczną są możliwe do przeprowadzenia, są możliwe do uzgodnienia, ale wszystko musi się odbywać oczywiście w konsensusie. Ale tak jak na przykład przy budowie jakiejś nowej drogi ekspresowej czy autostrady, tam też są tego typu uzgodnienia z gminami, ze starostwami i przede wszystkim z mieszkańcami. Pan mówi o drogach, bo chciałam też o to zapytać, niejako sam pan temat napoczął. Bo w tej chwili były zaplanowane, ja mówię, były zaplanowane i zabezpieczone środki na budowę właśnie dróg tutaj w Polsce północno-wschodniej, w województwie podlaskim. Głównie drogi ekspresowe prowadzące do przejścia z Litwą granicznego, ale też do Trójstyku. No i się okazało, że przyszedł nowy rząd i chce weryfikować. A mieszkańcy, przedsiębiorcy od lat proszą o przebudowę i budowę nowych dróg, które też służą bezpieczeństwu. No i dzisiaj te drogi są zagrożone w realizacji. Co można zrobić? Jak przekonać, że to jest potrzebne? Trzeba głosować na Prawo i Sprawiedliwość. To pierwszy punkt, bo od tego się zaczęła wielka budowa dróg powiatowych, gminnych, ale także ekspresowych w Polsce. Ekspresowe wcześniej były budowane gwoli ścisłości, ale powiatowe i gminne to niebo a ziemia, to co my zrobiliśmy. Przed chwilą, nie tak dawno temu, na konferencji prasowej pan starosta Rećko powiedział, że z 900 km dróg powiatu sokólskiego mógł dzięki środkom rządowym, podkreślam, tylko środkom rządowym, wyremontować 350 kilometrów tych dróg. Życzyłbym sobie, żeby nasi następcy kontynuowali nasze programy, program inwestycji strategicznych, program drogowy, a te drogi, o których pani wspomniała, są fundamentalne, są bardzo ważne i dla bezpieczeństwa, i dla przyciągania nowych inwestorów. Oni nie przyjadą na ziemię podlaską, jeżeli nie będzie dobrze skomunikowana. Stąd takie wielkie przesunięcie środków na Podlasie, które zrobiłem jako minister finansów, a później jako premier. Mam nadzieję, że to będzie przynajmniej w części kontynuowane przez obecnie rządzących. Czy te drogi tutaj są potrzebne jak tlen, bo my nie mamy lotniska jako jedyne województwo w Polsce i też właśnie z niepokojem się przyglądamy temu, czy powstanie centralny port komunikacyjny, bo my w razie zagrożenia praktycznie cały tutaj wschód czy północny wschód jest odcięty od jakiejkolwiek pomocy. My musimy mieć bezpośredni dostęp drogą jakąś szybkiego ruchu czy ekspresową do portów bałtyckich, czy też gdzieś na południe województwa, do Warszawy. Do Warszawy akurat już ta droga jest, ale w zasadzie tylko do Warszawy. W innych kierunkach tych dróg brak i dużo się czasu u nas poświęca na dyskusję właśnie o potrzebie budowy tych dróg, które mają poprawić bezpieczeństwo. Te drogi są niezbędne. Czy są dalej środki w budżecie według pana wiedzy, żeby te drogi powstały? No bo te środki były, no one przecież chyba nie mogły zniknąć. Panie redaktor, szanowni państwo, ja wiem, co ja zostawiłem w budżecie moim następcom. Zostawiłem skarb, 160 miliardów na uzbrojenie, na realizację zamówień wojskowych, ale zostawiłem także potężne środki na realizację programów infrastrukturalnych. Naprawiliśmy finanse publiczne i mam nadzieję, że nasi następcy tego nie schrzanią. To jeszcze jedno pytanie, już w kontekście totalnie, można powiedzieć, tutaj bezpieczeństwa. Jak jest z naszą obroną powietrzną? Bo no, tutaj zdarzały się różne incydenty, prawda? Powiem, że to, o czym się nie mówi, tutaj non-stop latają drony, przenoszą papierosy, przemytnicy działają. Czy nasze niebo może być bardziej bezpieczne? Nad tym pracowaliśmy bardzo intensywnie i ono staje się coraz bardziej bezpiecznie. Mam nadzieję, że rząd Koalicji Obywatelskiej nie będzie kontynuował działań swoich z poprzedniej kadencji, kiedy rzeczywiście polskie niebo było absolutnie bezbronne. My żeśmy przyspieszyli program Pilica,
Narew i Wisła. To trzy komponenty krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu obrony przeciwlotniczej, obrony przeciwrakietowej. Środki są, plany są, wiele zakupów zostało poczynionych, wzmocnienie polskiej technologii, pioruny, na przykład polskie rakiety Piorun, bardzo dobrze, dobrze się sprawdzające na Ukrainie. Trzeba kontynuować nasze dzieło. Mam nadzieję, że tego nie zepsują. Ja tak sobie myślę, może nowa fabryka broni w Polsce by się przydała, czy jakiejś poważniejszej broni, większej. O, jak najbardziej. Tutaj nie tylko rozpoczęliśmy wielki program amunicyjny, ale także dokonaliśmy zastrzyku kapitałowego. Wnieśliśmy kapitał do huty Stalowa Wola, do Bumaru Łabędy w Gliwicach, Siemianowice Śląskie. W wielu miejscach umacnialiśmy potencjał zbrojeniowy i uważam, że w tak niespokojnych czasach to jest kluczowa linia alokacji środków budżetowych. Jak Państwo słyszeli, Polska może być bezpieczna, a przynajmniej bezpieczniejsza niż do tej pory. Ze mną rozmawiał premier Mateusz Morawiecki, Agnieszka Siewiereniuk-Maciarowska z Usnarza Górnego dla Telewizji Republika.